Proszę bardzo, to jest postawa dzisiejszej osoby, która jest zatrudniona online albo nawet w biurze pracuje. Poskręcana przy biurku albo na kanapie w różne dziwne litery na spotkaniach swoich... Zoomowych? Zoomowych i nagle boli nas kręgosłup, boli nas wszystko, bo jesteśmy... Stawy są takie, rozumiesz, że jak ja wstaję, to w ogóle niejednokrotnie takie idę są. Tak. Rozumiesz, czujesz to? Rozumiem. Też czasem to czuję, bo akurat... Bartek, ty to czujesz? Zdarzyło się w ostatnich paru dniach dużo działam nad nowym projektem i musiałem przy tym komputerze spędzić sporo godzin i czuję to, co czujecie wy. Więc dokładnie. Trener personalny i fizjoterapeuta Bartek Paluch mówi to wam. Dokładnie. Biegnie nam na pomoc, ratuje nas. Patrz, co ja zrobiłam. No, już zrzuciłam swoje kopytka. Widzę, że jesteś gotowa nawet coś poważniejszego niż dzisiejsze działania. No, poważniejsze to Aga tutaj uczyniła sytuację. Więcej nie zdejmuję. Więc zaczynamy. Tym razem. Zaczniemy od góry, żeby sobie usystematyzować całe działanie. Mhm. Bardzo często czujemy problem i ból. O tak, ja mam na przykład po prawej stronie dramat tutaj. Dokładnie, w okolicach odcinka szyjnego... części zstępującej mięśnia czworobocznego. Jak to rozwiązać, nawet jeżeli nie mamy biurka, a chcemy na chwileczkę wstać? Proponuję, rączkę chowamy za drugą stronę, tak, żeby ją fajnie tutaj sobie... O, super mobilność tutaj u was, dziewczyny. Stabilizujemy w ten sposób kończynę. Leciutko rotujemy głowę, dodajemy opór w okolicach ucha i spokojnym, delikatnym ruchem powolutku przechodzimy do zgięcia bocznego. Jak zaczniecie czuć, powiedzcie mi w ogóle, czy coś czujecie? Bo... Czujemy. Naciąganie. Czy ja dobrze tu je złapałam to ucho? No tak, jeszcze, coś odwrotnie. Jeszcze nie, wiesz, nie poszłaś. Nie w tą stronę. Dokładnie, w przeciwną stronę. Po to blokujemy przeciwną rękę bioderkiem. Dokładnie, żeby rozciągnąć te okolice. Teraz przechodząc troszeczkę dalej, bo chcemy pokazać możliwie dużo pozycji. Tak, przechodzimy, zmieniamy jedynie ułożenie dłoni. Kładziemy ją troszeczkę bardziej w okolicach potylicy, w okolicach ucha. Głowę leciutko rotujemy tak, żeby wzrok był skierowany w stronę pachy. I wykonujemy podobny ruch. Bardzo istotne jest tutaj, żeby nie robić tego w sposób gwałtowny, tylko spokojny. Ja odmawiam tego ćwiczenia, bo jeżeli... wisi przy nim twarz. Nie, nie właśnie pojawia się drugi podbródek, to znaczy, że dobrze wykonaliście ćwiczenie. Dokładnie, tak też może być, ale przechodzimy dalej. O, i teraz by się druga strona przydała. Dokładnie, przydałaby się druga strona, szczególnie jeżeli... Ja tak na szybko. Pytanie, jak długo mamy przerwę w pracy naszej online, więc jeżeli to jest chwila przerwy... 5 minut. 5 minut, no to staram się zawsze skupić na najistotniejszych punktach. A Ewa, możesz kontynuować, a my powolutku przechodzimy dalej do pozycji zakroku. Mamy rozwiązany problem górnej części ciała, także przechodzimy do zakroku, klękamy sobie, można podłożyć matę oczywiście, żeby kolano nie bolało. Dokładnie. To, co jest bardzo istotne, zawsze są najistotniejsze detale. Chłopaki się tutaj śmieją z nas, rozumiesz? Chłopaki, a wiesz, bo ja was się poproszę śmieją? Po prostu tutaj. Bo siedzą na krzesłach i wiesz, nie, no i nam zazdroszczą. No, chcieliby poćwiczyć teraz. Aktywujemy pośladek, aktywne mięśnie brzucha. To już sama ta prawidłowa pozycja pozwala nam delikatnie, dokładnie rozciągać zginacze biodra i odrobinę uwalniać tą przednią ścianę bioderka. Ale my chcemy troszeczkę więcej, także przy tej ładnej pozycji blokujemy super, przeciwna ręka idzie na kolano. Teraz patrzycie, dziewczyny, chwileczkę na mnie. A, dobra. I zmieniamy zwrotnica na drugą stronę. Przechodzimy, tak jest, rozciągamy przejście piersiowo-lędźwiowe. Skręta. Mobilizujemy nasz kręgosłup. Chcemy poczuć rozciąganie, dokładnie. Dobre. Wracamy, za chwilkę robimy to na drugą stronę. Różkę. Jak najbardziej. Okay. No tak, żeby była równowaga. Czekaj, no to robimy tu. Co jest ważne w pozycji, Aga? Ważne w pozycji jest to, żeby kolano nie wychodziło do przodu. A o tym, co ja mówiłem? Napięty pośladek oraz mięśnie brzucha. Ściągamy pośladek. Co to daje, Ewa? Rozciągnięcie dwugłowy mięsień się rozciąga. Nie, no, biodro się rozciąga. Znaczy bioderka, tak. Ale to nam również wpływa na odcinek lędźwiowy, także super tutaj widzę. Patrz, mamy nie tylko praktykę, ale od razu i teorię. No, podobno żebyśmy rozumiały, co się podobno to jest najlepsza forma przekazywania wiedzy. Przechodzimy dalej. Zakładam, że zrobiliśmy to kilka powtórzeń. Oczywiście utrzymujemy pozycję troszeczkę dłużej. My teraz chcemy pokazać naszym widzom trochę mamy więcej. Mamy jeszcze, bo dokładnie. Się o, dobra, to idziemy dalej. To przyspieszamy tempo. Przyspieszamy? A to jak będziemy mamy też minutę, używać? To za chwileczkę. Okej, zdążymy? Mam nadzieję. Może troszeczkę to przedłużymy. O!
To jest precelek. Dobra, to ja szybko pokazuję pozycję i zaraz do was, dziewczyny, przychodzę i wam pomagam to wykonać. A, czyli będziesz dociskał. To jest jedno z moich ulubionych ćwiczeń. Czyli musimy kogoś poprosić, co? O, tutaj, powiem ci, tak mówisz, że ojej, co to jest, to jest, a pozycja złapana. Tutaj pilnujemy, żeby odcinek w miarę możliwości, idziesz teraz do góry troszeczkę, tak żeby łopatki były... Mam mikroporty jeszcze. Łopatki były przyklejone. I tak, nie na siłę jak najbardziej w stronę podłogi, tylko właśnie każde ciało jest indywidualne. I z oddechem. Tak daleko, dokładnie, daleko weszłaś. Tutaj pracujemy nad przejście piersiowo-lędźwiowe, rozciągamy mięśnie pośladkowe, odcinek lędźwiowy, mięsień czworogłowy przeciwnej nogi. Chciałabym naprawdę... zwrócić uwagę, że... Ja wam pokażę moją... pozycja. Pokażę wam moją ulubioną pozycję. Głęboki relaks. Chciałam wam powiedzieć, że nawet jeżeli się ma wizytową koszuleczkę, bluzeczkę i nawet jak się ma wizytowe spodnie z paseczkiem, to też to można zrobić, jak się okaże. Jak najbardziej. Można bardzo wiele rzeczy zrobić, ale nie zapomnijmy o jednym. Ty, dziewczyny, Aga, ostatnie ćwiczenia. No mówię, głęboki relaks w każdych ciuchach można zrobić. Ostatnie ćwiczenie na pewno je znacie. Pięty blisko pośladków. Aktywujemy brzuszek. Mhm. Teraz kolanko idzie do góry, wciskamy rękę w kolano. O. Przepychamy po przeciwnej stronie najlepiej. Bardzo istotna, bardzo istotna rzecz. Nie pozwalamy, tu ma nie być żadnego dołka. Tak, nie trzeba się wyginać. No przepraszam was. Ja muszę iść. Utrzymujemy chwilę, coś zjeść, zmieniamy stronę. Bo się strasznie zmęczyłam. A później zostawiam was. No. Pośladeczki. Pa, kochani. Można powiedzieć, że pośladeczki w taki sposób. Widzimy się. Pięty zostają blisko, aktywny brzuszek. Sobie ćwiczą, ja sobie wychodzimy do góry.